Cześć. Cześć wszystkim. Cześć, tutaj Karolina z Polish for You. Polish for You to szkoła języka polskiego z Poznania, z Polski. Uczymy stacjonarnie tutaj, ale też uczymy online. I witam Was tutaj na live'ie. Ja jestem tu, a tam z Wami będzie i jest Justyna na czacie, będzie Wam pomagać. I będzie z wami przez cały czas. Dzisiaj robimy temat, kim jesteś? A więc narzędnik, cześć. Narzędnik, czyli instrumental, lekcja numer jeden. Będziemy rozmawiać o tym, kim jesteś, czyli jestem plus narodowość, jestem plus zawód, czyli profesja i jestem plus funkcja. Ok? Ale najpierw informacje, jak zawsze. Cześć Justyna. Tak jak mówiłam, o Justyna już jest na czacie z wami. Lekcje online z Justyną w tym tygodniu dostaję Fati. Fati napisała dyktando, wysłała do nas i dostaje lekcję. Jeśli ty chcesz lekcję darmową za free z Justyną, 30 minut po polsku konwersacji albo rozmowy na jakiś temat, na jakiś problem, na temat jakiegoś problemu, który masz, to zrób zadanie domowe, które znajdziesz po live'ie na Polish for You Group. Albo na naszej stronie, na blogu www.polishforyou.eu. Będzie też na YouTubie, więc jak napiszesz, jak zrobisz zadanie domowe, napisz do nas mailem, maila. Wyślij zadanie domowe mailem na kontakt@polishforyou.eu. OK? I oczywiście jesteśmy też na Instagramie, jak ktoś chce nas tam obserwować. Dobrze, cześć wszystkim, witaj Instagramie, cześć Damian, witajcie wszyscy. Kto jest na YouTubie? O kur, na Facebooku tyle ludzi. Cześć Liz, cześć Lea, cześć Hanna, cześć Marta, cześć Mohamed, cześć Enrique, cześć Ania, cześć Vivian i Ann, i Ning, i Tim. Bardzo Was tutaj dużo. Super, fantastycznie. No to co? Zaczynamy naszą lekcję. A więc, kim jesteś? Ok? No dobrze. To jak to powiecie? Polka Anna jest kim? Kim jest Anna? Kim jest Anna? Polka Anna jest. Kto wie, jaka jest forma? Anna jest. Jaka jest forma? Świetnie. Anna jest Polką. Fantastycznie. No dobrze. Idzie wam fantastycznie. No dobrze, to teraz mężczyzna. On, Polak. Jaka jest forma? Michał jest. Super. Tak, świetnie. Michał jest Polakiem. Dobrze. Okej. No dobrze, no to teraz jaka będzie forma? Anna i Michał są. Anna i Michał są. Jaka będzie forma? Super. Polakami. Anna i Michał są Polakami. Świetnie. No dobrze, to już wiecie. To teraz. Anna i Ewa. Anna i Ewa są. Jaka tutaj będzie forma? Jaka tutaj będzie forma? Anna i Ewa są Polkami.
Jaka jest różnica? Anna i Michał są Polakami, czyli kobieta i mężczyzna, albo też Michał i Tomek są Polakami. Robimy formę od formy on, Polak, Polakami. Ok? A dwie dziewczyny, Anna i Ewa, są Polkami, nadpółkami, nie pułkami. To pewnie słownik, wiem, Ania, to nie ty, tylko. Tak, dobrze. Anna i Ewa są Polkami. Forma jest od Polka, jak są dwie kobiety, dwie dziewczyny. Ona plus ona, czyli forma ona plus ami. Ok? Anna i Ewa są Polkami. No dobrze. A ty? Kim jesteś? Marta napisała, że jest Włoszką. To jest bardzo trudna forma. To jest bardzo trudna forma. A ty? Kim jesteś? Jesteś Hiszpanem? Jesteś Hiszpanką? Jesteś Ukrainką albo Ukraińcem? A może jesteś Białorusinem lub Białorusinką? Czy ktoś tutaj jest Libańczykiem albo Chińczykiem? A może ktoś jest Rosjaninem albo Rosjanką? Albo Norwegiem? Okej. Jestem Gruzinką, świetnie. Jestem Ukrainką, super. Fantastycznie. A ktoś jest Niemcem, albo Irlandczykiem, albo Irlandką, albo Niemką? Dobrze, Christopher, to jest twoja profesja, twój zawód. A narodowość? Ale jesteś francuską. Francuską. Tam jest K jeszcze. Francuską. Forma jest francuska, francuską. Jestem Australijką, Paulinę. Jestem Australijką. Jesteś studentką na OSGE. Dobrze. Okej, okay, super. Jesteś Turczynką? Tak? Napisz proszę. Jestem Algierką. Jestem Meksykaninem. Fantastycznie. Dobrze. Piękne formy. No dobrze, to była narodowość. Tak, Christopher, jesteś Anglikiem albo Brytyjczykiem. Zależy, jak wolisz. Masz dwie wersje. No dobrze, to jaka jest reguła? Jaka jest reguła? Cześć, Wasilis, kim jesteś? On? Jaką ma końcówkę? Jaka jest forma on? Mówiliśmy, on jest Polakiem. Jestem Anglikiem, jestem Serbem, jestem Egipcjaninem. Świetnie, Justyna, dobrze. Dobrze, dzięki, Justyna, że poprawiłaś. Tak, dobrze. Twoja korekta jest super, dziękuję. Jestem Grekiem, dobrze. A więc on plus M. Jestem Szkotem, jestem Grekiem. Mohamed jest Egipcjaninem. Dobrze. A kobieta? Jestem Turczynką, ktoś napisał. Marta jest Włoszką. Paulina jest Australijką. Ok? A, zapomniałam. Jestem Polakiem. Polakiem. To mamy K, mamy M, ale czasami. Dzisiaj tutaj mi światło, słońce mi pada. Świeci mi tu. Nie mogę wam pokazać. O. Mamy tutaj i M. Bo jest K. K albo G. Polakiem po K, po K, ale przed E piszemy I. Jak mówicie, to naturalnie będzie. To jest taki naturalny proces, ale ważne jest, żeby napisać. Ok? Tak? To było do mężczyzny. Polakiem, Anglikiem. Ok? I ona jest Turczynką albo Australijką. Super, dobrze. Ok. A oni, one? Oni są Polakami. I one są Polkami. Liczba mnoga, plural, jest zawsze ami.
instrumentalu, w narzędniku, ok? Ami. Ok, to była narodowość i fantastycznie Wam poszło. Super. Jak tam Instagram? Dwa. Pytanie numer jeden było, kim jesteś? I to generalnie pytamy o narodowość. Skąd jesteś, kim jesteś? A teraz mam pytanie, kim jesteś z zawodu? Zawód to jest profesja. Kim jesteś z zawodu? Albo jest też opcja, co robisz? Co robisz? Macie do wyboru dwie opcje, jest więcej opcji, ale to są dwie bardzo popularne opcje. Myślę, że co robisz jest najbardziej popularne. Ok? Kim jesteś z zawodu i co robisz? Ja jestem nauczycielką. Naprawdę jestem nauczycielką. Justyna też jest nauczycielką. Nauczycielką języka polskiego mogę powiedzieć, że jestem lektorką. Ok? Mój brat jest lekarzem, tak? Czyli M. Tak samo jak Polakiem, tak samo mówimy lekarzem. Końcówka M. Oksana, ja i moja córka jesteśmy Ukrainkami i Polkami. Dwie kobiety. Ok? Tak, Justyno, więcej jest na Facebooku, więc jak możesz się przenieść, to możesz też iść tam, ale możesz tutaj zostać. Ok. Mój brat jest lekarzem. Moi rodzice są architektami. Ok? Oksana, jestem lekarką. Jestem lekarką. Dobrze, no właśnie, kim ty jesteś? Z zawodu, co robisz? Ok? Ale żeby. Ok, Fati, mój mąż jest inżynierem, fantastycznie. Dobrze, ale żeby robić te formy, musimy potrenować formy ona. Ok? Czyli jest fryzjer i ona. Fryzjer i ona, fryzjerka. Kelner i, jaka jest forma? Kelner i kelnerka. Fantastycznie, dobrze. Ning, jestem prawnikiem. Świetnie. Ok, jestem informatykiem, jestem fotografikiem albo fotografem. Dobrze, tak, Oksana, teraz fantastycznie. No dobrze, to jaka jest forma ona od lekarz? Masud jest tłumaczem. Świetnie. Lekarz. Jaka jest forma? Lekarz. On, a ona, kobieta. To Oksana tutaj już mówiła, pisała. Lekarka, czyli ona jest lekarką. Co robi lekarz? Co robi lekarz? I gdzie pracuje lekarz? Ok? Czyli jeżeli jest RZ, RZ w formie on, lekarz, to w formie ona będzie zawsze R, lekarka. Dobrze. Ok, świetnie. Tak. No dobrze, a tancerz? Co robi tancerz? Dobrze, Marta, tak, w szpitalu pracuje lekarz. I co robi lekarz? Co robi lekarz? Kto wie, co robi lekarz? Dobrze, Fati, leczy ludzi, tak, świetnie. A co robi tancerz? I jaka jest forma ona? Tancerz i tancerka. I co oni robią? Co oni robią? Co robi tancerz i tancerka? Proszę napisać. I analogicznie, jak tancerz, tancerka, pielęgniarz i pielęgniarka.
Malarz i malarka. Kucharz i kucharka. Okej? Okay? Super. Świetnie, tak. Tańczy. O, cześć Justyno, jesteś tutaj. Świetnie. Dobrze, tu jest nas więcej. Jest więcej emocji. Tak, tancerz tańczy. Świetnie. A kto to jest pielęgniarz i pielęgniarka? Gdzie oni pracują i co robią? Kto wie? Kto wie, co robi pielęgniarz i co robi pielęgniarka? Czekam, czekam. Proszę napisać. I pamiętajcie, oni, czyli Tomek i Adam, są tancerzami. Tancerzami od tancerz, od formy męskiej, formy on, tancerzami. A dwie kobiety, dwie dziewczyny, one są tancerkami, czyli robimy formę tancerka, tancerkami. Ok? To jest bardzo ważne. Tak, oni pracują w szpitalu. Tak. Pielęgniarz i pielęgniarka to są tacy asystenci. Nie strzał Fati, zastrzyk. Pracują w szpitalu, są asystentami lekarza albo lekarki. Tak. Świetnie. Dobrze. I robią zastrzyki, na przykład. Zastrzyki. Tak. Tak, dobrze. Super. Okej. Okay. No dobrze. Ona od formy dentysta. On. Dentysta. A ona? Jaka jest forma? Dentysta i. Tak, Fati, pomaga lekarzowi, świetnie. Dentystka. Dentysta i dentystka. Świetnie, Olga, tak jest. I analogicznie. Artysta i artystka. Super. Masażysta robi masaż. Tak, trochę jak fizjoterapeuta. Masażysta i masażystka. Fizjoterapeuta i fizjoterapeutka. Specjalista i specjalistka. No dobrze, ale teraz mówiliśmy, że on jest lekarzem. On jest fryzjerem. On jest architektem. On jest kucharzem. Ale jaka będzie forma od dentysta? On jest. Jaka będzie forma od dentysta? On jest. Jaka tu będzie? Jaka tu jest forma? On jest. Kto wie? Kto ma pomysł? Czekam jeszcze chwilę. To jest zawsze trochę wolniej. Bo ja jestem technikiem weterynarii. KIM. Technikiem. Tak, taka jest końcówka. Technikiem weterynarii. No, Aisze? Nie. Asli. Dobrze, Julia. Tak jest. On jest dentystą. On jest dentystą. On, jak ona, tak jak kobieta, tak jak Marta jest dentystką, Marta jest nauczycielką. I to jest on, ale gramatyka, forma. Jest jak ona. Ok? Dentysta. Na końcu jest A. Tutaj jest A. Dlatego końcówka musi być
dentystą. To jest mężczyzna, to jest on, tak? Ale musi być forma dentystą. Gramatyka jest tutaj prymarna, priorytetowa. Dobrze, Ozge, tak, dentystą, świetnie. Super, dobrze. I ona jest dentystką, oczywiście. No dobrze. To następny krok. Dobry lekarz. Dobry lekarz. On jest. Jakim lekarzem on jest? On jest dobrym lekarzem. On jest dobrym lekarzem. Więc mamy tutaj lekarzem, my i tutaj też my. Łatwo pamiętać. Okay. Tak, Ozge, świetnie. Dobrym lekarzem. Świetnie. Tak jest. Czyli dobrym lekarzem. Świetnie. A forma ona? Ona jest super, dobrą lekarką. Dobrą lekarką, czyli tam mamy dobrym lekarzem, M i M, a tutaj mamy on i on. Dwa razy on. Łatwo pamiętać. OK? Tak, Ning, super. Dobrą lekarką. OK? Świetnie. Fantastycznie. Wszystko wiecie. Ja tu nie jestem Wam w ogóle potrzebna. Super. Tak, dobrą lekarką. I oni? Oni? Oni są dobrymi lekarzami. Oni są dobrymi lekarzami. Czyli macie mi i mi. Czyli ami i mi. Dobrymi lekarzami. Super. Dobrymi lekarzami. I one są dobrymi lekarkami. Możecie tutaj porównać. Dzisiaj mi tu słońce świeci i trochę nie zawsze dobrze widać. OK. Dobrymi lekarzami, dobrymi lekarkami, bo to są dwie dziewczyny, dwie kobiety. Dobrymi lekarzami, dobrymi lekarkami, jeżeli są dwie kobiety. OK? Tak? Czyli końcówki są imi, ami, dobrymi lekarzami. No dobrze. OK. To dentysta. Dobry dentysta. On jest. Jaka tam będzie forma? On jest. Dobry dentysta. On jest. On jest. Jaka jest forma? Jaka jest konstrukcja? Dobry dentysta. On jest. Mamy? Cześć, Vivian. Dzień dobry. Dobrze, Ning, dobrze, Aisze, dobrze, Marta. Dobrym dentystą. To jest bardzo skomplikowane, bo tutaj jest miks. Mamy formę on do dentysta, dobrym dentystą, czyli od rodzaju żeńskiego, tak? Od female. A przymiotnik, adjective, dobry, ma formę dobrym. Czyli tak jak on, dobrym dentystą. Świetnie. Brawo, fantastycznie, dobrym dentystą. OK. Świetnie. To nic, Ashley, to jest OK. My rozumiemy. OK, on jest dobrym dentystą. OK, świetnie. No dobrze. Czyli były już narodowości,
Polakiem, Ukraińcem, Rosjaninem, Niemcem, Hiszpanem, Francuzem. Były profesje. Jestem nauczycielką. On jest dentystą, on jest policjantem. Okej, okay, on jest kucharzem, ona jest kucharką. Fotografem, aktorem. Jest jeszcze jedna grupa. Funkcje, takie role w życiu, w rodzinie, w społeczeństwie. Jestem. Kim ja jestem? Już mówiłam. Narodowość. Jestem Polką. Profesja. Jestem nauczycielką. Ale też jestem córką. Jestem siostrą. Jestem kobietą. Jestem feministką. Jestem weganką. Jestem Europejką. Jestem przyjaciółką Justyny. Ok? I to jest forma ona. A on? On jest atrakcyjnym mężczyzną. Atrakcyjnym mężczyzną. Uwaga! Słowo mężczyzna w języku polskim ma A jak kobieta. I musi być tutaj kombinacja. Atrakcyjnym mężczyzną. On jest dobrym tatą albo dobrym ojcem. To jest bardziej formalna wersja. Dobrym ojcem albo dobrym tatą. I też uwaga, tutaj jest A, tata, tatą. On jest świetnym masażystą. Dobrze, Fati, jestem matką. Ekstra. On jest bratem. On jest synem. On jest katolikiem. On jest biologiem. I tutaj uwaga. Mamy G. I E. Tak jak Polak, po K jest Polakiem, biolog, biologiem. Okay? On jest ekologiem. A ty kim jesteś? Wasze funkcje. To nie musi być Ashley, to nie musi być praca. Okej, okay, dobrze. Dzieckiem. Świetnie, on jest dzieckiem. Dobrze. Okej. Okay. On jest moim mężem. Fati, on jest moim mężem. Okej? Okay? Super. I uwaga. 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 Wracamy do profesji, do zawodów. Jaka jest forma ona od słowa inżynier? Bo to jest trochę skomplikowany temat teraz w Polsce. Jest dużo profesji jak inżynier, polityk, chirurg, które mają mało popularne formy ona. I możemy powiedzieć, ona jest, uwaga, ona jest inżynierem. Ona jest inżynierem. Ona jest dobrym inżynierem, mimo że jest ona. Tutaj jest ona. Mamy końcówkę M, inżynierem. Ale teraz jest bardzo popularne robić formy ona. Ok? Więc mówimy inżynierka. Na początku to jest trochę trudne i myślę, że teraz to jest trudne dla niektórych Polaków czasami. Te formy nie są takie częste i takie popularne, ale coraz więcej ludzi ich używa. Okay? Czyli mogę powiedzieć inżynierka. Ona jest inżynierką.
polityk i polityczka. Ona jest polityczką. Dobrze, Tytiana, świetne zdanie. Moja teściowa jest wspaniałym człowiekiem. Tak, i ona jest kobietą, tak, ale używasz słowa człowiek, który jest rodzajem, to jest rodzaj męski, więc używasz końcówek od rodzaju męskiego. Świetnie. Tak. Co, polityczka, psycholog i psycholożka, socjolog i socjolożka, chirurg i chirurżka. To naprawdę trochę dziwnie brzmi, nie jest bardzo typowe. Ale coraz bardziej i bardziej i bardziej popularne. I bardzo dobrze, ja się cieszę. Ja bardzo lubię te formy. Naukowiec i uwaga, naukowczyni. Naukowiec i naukowczyni i profesor i profesorka. Super. Ok. I ostatnia uwaga. Uwaga jeszcze raz. Uwaga. Mówimy. Ewa jest kelnerką, ale Ewa to, jaka będzie forma? Ewa to kelnerka. Ewa jest kelnerką, ale Ewa to kelnerka. Jeżeli mamy to tutaj jest mianownik, forma, baza. Ok? Mogę też powiedzieć, Ewa to jest kelnerka. Ale generalnie my wiemy, że w głowie mamy jest, to jest, ale generalnie mówimy Ewa to kelnerka. Ok? Marcin jest lekarzem, Marcin to lekarz. Czyli jak jest to musi być forma, baza, mianownik. Ok? Nominative. Tak. Super. Dobrze. Ok. Czyli co robiliśmy dzisiaj? Dzisiaj robiliśmy funkcję jestem, funkcję narzędnika, to była lekcja numer jeden. Jestem Polką, jestem Europejczykiem, jestem nauczycielką, jestem mechanikiem, czyli tutaj była profesja i funkcja. Funkcja w rodzinie, funkcja w społeczeństwie. Jestem kobietą, jestem ojcem. Ok? Jasne? Ale jeszcze jedna informacja. Ostatnia informacja na dzisiaj, bo ja jako człowiek mogę mieć te wszystkie funkcje, ale przedmioty też. Rzeczy. Nie ludzie, czyli Warszawa jest stolicą Polski. Tutaj też jest narzędnik. Warszawa jest stolicą Polski. Tak jak jestem nauczycielką, to jest moja funkcja. Funkcją Warszawy jest bycie stolicą Polski. Ok? Wisła jest najdłuższą polską rzeką. Ok? Wisła jest najdłuższą polską rzeką. Trzy razy instrumental. Tak, super Aniu. Fiat jest samochodem. Tymbark jest polską marką. Volkswagen jest niemieckim samochodem. Ok? Aspiryna jest
Lekiem. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. To jest jasne. Przypominam, to była lekcja na narzędnik, na instrumental. Lekcja numer jeden. Gdzie jest moje jeden? Tu. Lekcja numer jeden dzisiaj. Po lekcji będzie dyktando od Justyny. Jeśli chcesz darmową lekcję, lekcję za free z Justyną, 30 minut, to zrób dyktando, napisz dyktando, posłuchaj i napisz. I napisz do nas maila na kontakt @polishforyou.eu. I dyktando będzie na naszej grupie na Facebooku, na Polish for You Group. Będzie też na naszym YouTubie. Albo i też będzie na naszym blogu na www.polishforyou.eu. Kto tam pisze B1 egzamin? Czekajcie, gdzieś mi mignęło. Mohamed. Fantastycznie. Trzymamy kciuki. Świetnie. Tak, Dublin jest stolicą Irlandii. Tak jest. Świetnie. Dobrze. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Pa, pa. Cześć. Dzięki. Dziękuję. Cześć.